Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na informacje dnia. Dziś w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Tematem spotkania będzie Narodowa Strategia Szczepień. Już niedługo szczepionka przeciwko COVID-19 pojawi się w Polsce. Wtedy od razu rozpocznie się proces szczepień. Wcześniej musi jednak być dopuszczona na europejskim rynku medycznym. Ma się to stać jeszcze w tym miesiącu. A to oznacza, że kilka dni po decyzji ta szczepionka będzie mogła być dostępna w Polsce. Będzie można zaszczepić u nas pierwszych naszych rodaków. Dlatego dziś w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim dyskutować będą nad strategią szczepień oraz kwestią logistyczną przedsięwzięcia. Prezydentowi zależy także na tym, aby jego realizacja przebiegała w sposób możliwie transparentny i niebudzący wątpliwości wśród obywateli. To wymaga dobrej koordynacji i między innymi temu będzie służyć poniedziałkowe spotkanie. Poinformował wczoraj szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Zgodnie z założeniem Narodowego Programu Szczepień jako pierwsze zostanie zaszczepione środowisko medyczne. Następne w kolejności będą osoby, które znajdują się w wysokiej grupie ryzyka. To m.in. osoby starsze po 65 roku życia oraz te z chorobami przewlekłymi. W ostatnim etapie do szczepienia będą mogli przystąpić pozostali obywatele. Szczepimy się dla dobra wspólnego, dla dobra całego narodu. Jak przekonuje dr Janusz Bolanowski, szczepionka będzie całkowicie bezpieczna. Szczepionki będą sprawdzone, będą miały odpowiednie zgody i certyfikaty, także nie można tak powiedzieć, że nie będą do końca sprawdzone. Do Narodowego Programu Szczepień zgłosiło się w sumie 8319 zespołów realizujących szczepienia, a to pozwoli na wykonywanie blisko 3,5 miliona szczepień miesięcznie. Szczepionki mają być darmowe i dobrowolne. A teraz o uwagę prosimy wszystkich tych, którzy podróżują pociągami. Wczoraj wszedł w życie nowy rozkład jazdy PKP. Podróżujący na trasach Warszawa-Gdańsk, Katowice-Kraków czy Wrocław-Poznań znacznie szybciej pokonają drogę. Na trasie Warszawa-Gdańsk pociągi podniosą swoją prędkość do 200 km na godzinę, dzięki czemu podróż będzie trwała o 20 minut krócej. Szybciej pojedziemy też z Katowic do Krakowa i z Wrocławia do Poznania. Niestety na odcinkach umożliwiających najszybszą jazdę pozostaną punktowe ograniczenia prędkości do 40-50 km na godzinę. Tym samym zniweczą one efekt podniesienia prędkości. Infrastruktura kolejowa aktualnie cały czas jest poprawiana, przebudowywana, a także budowana czasami na nowo. I każdy odcinek, który jest wprowadzony już do użytkowania po przebudowie, wymaga zmiany rozkładu jazdy. Tłumaczy Marek Sowa, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i pracownik PKP PLK. Podróżujący kolejami wielkopolskimi będą mogli znów pojechać do Wrześni. Pojawią się też nowe połączenia. I w piątek i w niedzielę po godzinie 14 będzie wyjeżdżał pociąg z Poznania do Łodzi. I o 20 wraca, także około północy będzie z powrotem tu w Poznaniu. Mówi Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich. Najwięcej zmian dotyczy południa Wielkopolski. Od niedzieli będzie można pojechać bezpośrednio do Odolanowa i Dolnośląskiego Milicza. Podróż ma trwać mniej niż 2 godziny. Zmiany pojawią się też w zakładzie Polregio, czyli w dawnych przewozach regionalnych. Na trasie do Krzyża pasażerowie będą mogli odczuć większy komfort jazdy, korzystając z pociągów Wilda, Kłodawka czy Ujście Warty. Są to pociągi uruchamiane przez naszych sąsiadów, przez województwo lubuskie i właśnie do obsługi tych pociągów zostały skierowane, zakupione nowoczesne pociągi z rodziny Impuls z Nowosądeckiego Newagu. Wyjaśnia Justyna Grzesik z Polregio. Są też i złe informacje. Zbyt szybko nie poprawi się sytuacja podróżujących z Warszawy do Poznania. Remont tej trasy miał skończyć się w tym roku, ale potrwa do trzeciego kwartału 2022 roku. A na koniec przypominamy, ze względu na epidemię koronawirusa, w pociągach obowiązują dodatkowe obostrzenia. Należy też zakrywać nos i usta. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 4 osoby z grupy przestępczej, która miała wyłudzać podatek VAT.
Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2 miliony złotych. Zatrzymanie czterech osób to wynik działania funkcjonariuszy m.in. z olsztyńskiego Wydziału Zamiejscowego Delegatury ABW w Białymstoku. Do zatrzymań doszło w ubiegły wtorek. Według śledczych przestępcy mieli wystawić nieprawdziwe faktury VAT na ponad 9 milionów złotych i sprzedać je zainteresowanym firmom. Wynikające z ich działań straty Skarbu Państwa w latach 2017-2019 to co najmniej 1 800 tysięcy złotych. Wcześniej w ramach tego śledztwa zarzuty przedstawiono 20 osób. Łączna wartość strat Skarbu Państwa spowodowana działalnością grupy wynosi około 30 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej strukturze przestępczej oraz oszustwa. Za takie czyny grozi kara do 10 lat więzienia i wysokie grzywny. Na wniosek nadzorującej śledztwo ABW prokuratury sąd aresztował trzech z czterech zatrzymanych na 3 miesiące. Siostra Józefa Zadrąg ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi otrzymała od prezydenta Andrzeja Dudy Order Krzyża Niepodległości. Odznaczenie dla siostry Józefy Zadrąg zostało przyznane za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości państwa polskiego. Wręczył je minister Piotr Ćwik. Siostra Józefa Efrema otrzymała już wcześniej stopień podporucznika. Od 16 roku życia angażowała się w działania polskiego podziemia w walce z okupantem w Armii Krajowej. Przez całe życie zakonne posługiwała jako pielęgniarka. To była piękna, heroiczna postawa, która myślę, że dzisiaj powinna być w sposób szczególny podkreślona, patrząc na dzisiejsze pokolenie 16, 15, 17-latków, także w kontekście tych ostatnich wydarzeń, które obserwujemy z wielkim niepokojem, to o takich właśnie zasługach, o takich właśnie postawach prawdziwej miłości do ojczyzny i wielkiego patriotyzmu trzeba mówić, to podkreślać. I pięknie, że to dzisiejsze wydarzenie, to odznaczenie właśnie w tym czasie może nastąpić. Podkreślał prezydencki minister Piotr Ćwik. Siostra Józefa wyraziła wdzięczność za przyznane odznaczenie i za to, że Polska wciąż broni chrześcijańskich wartości. Chlubimy się tym, że jesteśmy narodem polskim, katolickim, a także pan prezydent przyznaje się i wyznaje i broni naszej wiary katolickiej. A to, co się dzisiaj dzieje na tym, no jak to się mówi, świecie, to albo ja nie rozumiem, albo nie wiem co, lepiej się tylko modlić i czekać, co dalej będzie. Słowo do siostry Józefy skierował także metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. W liście napisał, że postępowanie siostry jest dla współczesnego pokolenia wymownym znakiem szacunku dla życia w świecie pełnym okrucieństwa i przemocy. O obronę świętego Jana Pawła II, którego postać jest dziś atakowana, apelował na Wawelu podczas mszy świętej sprawowanej w 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Szczególna prośba popłynęła w kierunku ludzi Solidarności. Sięgając do wydarzeń sprzed 39 lat, metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że to właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II od momentu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przez cały okres jego trwania aż do jego zakończenia był dla swoich rodaków prawdziwym głosem pocieszenia i nadziei. Z całą mocą przypominam jego postać w kontekście tego, co wydarzyło się 39 lat temu, by zrozumieć potworność tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce, gdy pewne środowiska uderzają w jego świetlaną postać, chcą nam go wydrzeć z serc, chcą splugawić naszą pamięć o nim. Takim działaniom należy stawiać opór. Obrona świętego Jana Pawła II dla każdego dziś, a szczególnie dla ludzi Solidarności, powinna być priorytetem. Ludzie Solidarności, cisi żołnierze Jana Pawła II potrzebowali go wtedy, 39 lat temu i później nie tylko dla siebie. Bez niego nie potrafiliby wypełnić swojego historycznego i dziejowego posłannictwa. Tak jak oni byli cichymi żołnierzami Jana Pawła II, tak on, Jan Paweł II, był ich cichym generałem. Dzisiaj to Jan Paweł II ich potrzebuje, nie dla obrony własnego imienia, ale dla obrony Polski i dla obrony Kościoła w Polsce. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski przywołał treść apelu działaczy Solidarności w obronie pamięci Jana Pawła II.
wydanego pod koniec listopada, i dodał, że jak długo ludzie Solidarności będą walczyć o godne miejsce dla papieża Polaka w swoich sercach i w przestrzeni publicznej, tak długo, i tu cytat, silny będzie chrześcijański duch w naszej ojczyźnie, tak długo nie ulegniemy siłom zła, akcentował metropolita krakowski. Kolegium elektorów wybierze dziś prezydenta USA. Głosowanie elektorów, uznawane zazwyczaj za formalność, w tym roku ma szczególne znaczenie. Chociaż wyborcy w USA oddali swoje głosy ponad miesiąc temu, to dopiero dziś kolegium elektorów ostatecznie wybierze prezydenta. Wygranej pewny jest demokrata Joe Biden, jednak swoich zastrzeżeń co do jego zwycięstwa nie kryje obecny przywódca Donald Trump, który od samego początku wskazywał na liczne nieprawidłowości podczas procesu wyborczego. Wybory zostały sfałszowane. Przez kogo? Przez demokratów. Donald Trump skrytykował także działania amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości w kwestii zbadania uczciwości całego procesu wyborczego. Żaden sędzia nie miał odwagi podjąć się tej sprawy, łącznie z Sądem Najwyższym. Jestem tym bardzo rozczarowany. Donald Trump nie składa broni i czeka na ostateczne rozstrzygnięcie, które poznamy na początku stycznia. Zgodnie z konstytucją, elektorzy każdego stanu zagłosują dziś osobno na prezydenta oraz na wiceprezydenta. Ich głosy zostaną następnie przesłane do Kongresu, gdzie obie izby spotkają się na wspólnej sesji 6 stycznia. Wówczas koperty z każdego stanu i dystryktu Kolumbii zostaną otwarte, a głosy zliczone. Z kolei zaprzysiężenie nowego prezydenta zaplanowano na 20 stycznia. Tą informacją kończymy. Kolejne wydanie po modlitwie Anioł Pański. Zapraszam.